Hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony, a to jest kolejny odcinek z motorem traktora standardowo bez kubercika opierdalającego się za przeproszeniem w Urugwaju. Dzień dobry, jest ze mną oczywiście współtowarzysz, współ tutaj gospodarzący ze mną, pan Mateusz. A witam serdecznie. A przed wami łoni się nasz ciągnik na testo nabytkowy, to znaczy to są testy ostateczne. Słuchajcie, dlatego że nie mamy już pieniędzy, wzięliśmy go za resztę pieniędzy, które mieliśmy. Także można by powiedzieć, że to w sumie jest nasz pierwszy nowy nabytek, taki typowy nabytek, który będzie tutaj zapitalał jak dziki osioł na rykowisku. A co to jest, Mateuszu? Proszę, daję ci głos. A to jest nasz nowe Lamborghini Nitro T4i. O Jezu, jak poszedłem jak dzik. 127-konny. Tak jest. Z przodu obciążnik Agro 650 kg, no i z tyłu nasza talerzóweczka Lemkena. No taki Lamborghini sobie wzięliśmy, słuchajcie, bo stwierdziliśmy, hej, czemu by nie, możemy. Więc na wsi nikt nie ma, ja będę pierwszy. A jeszcze do tego wszystkie ciągniki oklepane, ale nie. My tutaj, kurde, musieliśmy właśnie zrobić tą niespodziankę, że tak. Właśnie ten Lamborghini. Lamborghini. Jak to fajnie. Dobra. Lambo, po prostu. Lambo. Lambo, za grube siano. Za grube siano, tak. A w związku z tym, że sprzedaliśmy naszego Internationala, niech mu pole lekkim będzie i złom wita go w traktorkowym niebie. Poszedł do Żyda za przeproszeniem. To nasz Zetorek dostał taką rarytas w postaci tura. Właśnie, śmiesznie wygląda. Proszę nie komentować, to jest stan przejściowy. To jest stan przejściowy, moi drodzy. Musieliśmy jakoś sobie poradzić. To jest stan przejściowy. Także tak wygląda. Więc ja jadę, że tak powiem, przetestować nasz traktorek w boju. Moi drodzy, a Mateusz kontynuuje swoją pracę. A co ja tutaj mogę sobie? Ty, ja mogę coś tutaj wysuwać. Ja mogę te łapy wysuwać. No. I tą kolczatkę z tyłu. Gada się. To na głęboko dzisiaj, panie. Na burżuazyjnie. Tak, a my, moi drodzy, jeszcze sobie sprzedamy resztę zboża i kiszonka, bo cena jest w końcu jest dobra. Więc mam nadzieję, że będzie to całkiem spoko. Patrzę, czy się kameruje. A ja jeszcze zaraz będę musiał bombaja sprawdzać. Tak, bo słuchajcie, soja dochodzi, więc musimy skosić soję, zobaczymy, ile nam soi sypnie. Bo już mamy jesień, słuchajcie, wczesną jesień. Więc zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, dojeżdżamy na pole numer 10. Dyszkę sobie dzisiaj będziemy kultywatorować. Znaczy w sumie talerzować, bo to talerzówka jest. Rozłóżmy to, bo to ma to jakieś takie odkładnie jeszcze po bokach. Żeby nie wystawało. Żeby było wąsko. Tak, żeby nie wystawał poza, wiesz, obręb ciągnika. No i idzie, 15 na godzinę, chłopok. Trochę za dużo. Trochę za dużo. Troszeczkę przydurło. 13 mi się wydaje, że będzie optymalnie. No, będzie git. Z 3-metrowym Lemkenem idealnie po prostu. Ależ to idzie, człowieku. O, chodź zobacz. A, jak to idzie. Jak dzik. Łopanie. I powiem ci, że 15 litrów pali. O kurde. Pługu nie udało się niestety załatwić, tak jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Niestety. Znaczy była trójka, ale ja trójką zagonową nie jestem zainteresowany. Nie. Musieliśmy zrobić oreczkę na dwa, no ale niestety się nie udało. Może kiedyś się dorobimy drugiego pługu. Żebyśmy wtedy mogli, no i przyjdzie wtedy ciągnik nowy, wtedy możemy pomyśleć. Natomiast na chwilę obecną nie, ale zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Jeśli chodzi o, moi drodzy, tutaj nowe nabytki, które gdzieś są planowane w przyszłości, to jeszcze nie wzięliśmy kredytu, ale jak weźmiemy, zdecydujemy się na kredyt. No bo w pewnym momencie taka decyzja musi u nas zapaść, to myślę, że co ma to użyć? Ziemia czy jakieś sprzęty? Zwierzęta i sprzęty. No, zwierzęta i sprzęty. Może jak się uda, to po okazyjnej cenie jakiś hektarek się kupi, czy dwa. Zgadza się, bo na razie, nie ukrywajmy, to co mamy ziemi, starczy. Starczy, bo my się ledwo wyrabiamy z robotą.
Właśnie, bo nasz kochany Hubercik zawsze musi gdzieś, kurde, wypierdzielić, Na Urugwaju, on w Urugwaju jest. a później się dziwić, że kurde, tak mało zrobiliście? No, No, a jak jakiś... to kiedyś Hubercik powiedział, jak to Hubercik kiedyś powiedział, seria z nim bez niego. Także, ale no cóż, no takie wyglądają realia, to znaczy tak z technicznego punktu widzenia to ma problemy swoje internetowe, więc cóż, jakoś musimy sobie z tym tematem poradzić. Tak stricte. Moi drodzy, a my tutaj testujemy w zasadzie już nabytek, znaczy można powiedzieć, że to nabytek, bo test taki ostateczny teraz. Jeśli wszystko będzie ok, to finalizujemy fakturę i jest po robocie. Ale myślę, że tutaj będzie po prostu finalizacja bardzo szybka. Trochę go wyrywa, to trzeba przyznać, jak podnoszę, ale to jest chyba kwestia samego obciążnika, trochę za małego. Ale myślę, że 650 kg, kurde, na niecało 120-konny ciągnik, to jest świetny ludzie, słuchaj. Zgadza się, a Jarku, jeszcze wracając do nowych nabytków, trzeba pomyśleć, kurde, o wymianie siewników, bo to już... I kosiarce. No, bo powiem ci szczerze, że jak patrzę na tą kosiarkę, aż mi się, kurde, nie chce jej naprawiać. Nie, ja myślę, że sprzedamy kosiarkę, kupimy nową. Boczną. Jest Lambo, będzie miał co tachać. Bo szczerze powiedziawszy, to trochę mi szkoda Fordziny tachać pod kosiarkę, nie? Szkoda jej. Sorry, przepraszam. Ona i tak robi teraz. Teraz to ten Ford tak, słuchajcie, dostaje w pierdziel. On przy orce lata, to jest po prostu masakra, nie? On teraz no, po prostu daje wycisk, bo musimy wszystkie pola poorać. Jeszcze zostało dwa pola w ogóle jeszcze nieruszone, to znaczy nie zebrane. No, już nie doszła soja i nie doszła kukurydza. Więc jak on się będzie przebijał przez kukurydzę, to ja pozdrawiam, nie? Prawda. Więc myślę, my zobaczymy, jaki siewnik wpadnie nam, bo ja myślałem o jakimś 4, może 5-metrowym, ale nie wiem, czy coś takiego znajdziemy, wiesz? Trzeba będzie poszukać, bo naprawdę te siewniki to już jest tragedia. Znaczy one są dobre, tylko są małe po prostu i nam to już powoli przestaje wystarczyć. No to właśnie o to chodzi, że są po prostu trochę przymałe, żebyśmy to wszystko ogarnęli. Z drugiej strony widziałem na internetach 6-metrowego już chyba Forsyth, no ale... To trochę z kolei ten za duży, nie? Chociaż w sumie Forsaj. No Forsaj nie, bo... No zobaczymy. Pojadę, zobaczę, zapytam. Zgadza się. Ty, nie wiem po co kurde waturujesz dziesiątkę, jaką mieliśmy brać od Zenka to pole, tą łąkę. No ale to muszę przygotować, no to tamto się założę i się później przejedzie, nie? Ja wiem co robię. Spoko, spoko. Wiem co robię. Wiem co robię, panie. No ja nie mogę czekać, no terminy gonią, panie, a Zenek jest niezdecydowany. On taki, tak wiesz, tak chciałby, chciał, a nie mógł. Dobra, wieczorem pójdę z flaszką. Nie, jasne. Słuchajcie, oczywiście Lamborghini jest autorskim pomysłem samego Mateusza. Bo ja chciałem zakupić Deutsche, a on twierdził, nie, będzie Lambo. W sumie na jedno wyszło. Właśnie, tak z technicznego punktu widzenia to jest to samo. Ale powiem ci szczerze, że używam pierwszy raz tej talerzówki Lemkena i bardzo fajnie robi. No, ona jest naprawdę dobra. No, powiem ci tak, że ja nią robiłem i nie narzekam. Ty, no pierwsze te łapy są takie, jakieś takie wzruszają tę głowę. Są dwie pary talerzy. Z tyłu masz jeszcze dwa wały, więc to fajnie to miesza, nie? Jest z tego pożytek. Jest tego pożytek i nie będziemy tutaj narzekać. Kawał pola jest, trzeba pojeździć. Ja myślę, słuchajcie, że ja się zaraz przepierdzielę jakoś przez środek, żeby to sobie podzielić. Miarę rozsądnie. Maciek mi taki właśnie mi taką tajemnicę tajemniczną zdradził, że on tak robi, jak sam kultywatoruje. Że jeździ w kółko, później się przepierdziela przez środek i te środki, wiesz, tak w kółko robi, nie? Jest dużo szybciej. Znaczy optycznie po prostu ci schodzi pole, nie? Tak, i nie musisz, wiesz, tak kurde kombinować, bo nieraz jest tak, że ci idzie pole z klina. Zgadza się. Zgadza wiem, się. Bo też czasami kultywatoruję u kuzyna, to jest kurde, jak jest pole z klina, to już jest kurde tragedia. No niestety.
No niestety, no ale co zrobić? Zobaczymy, jak to będzie z oszczędnością paliwa w przypadku tego Lamborghini, słuchajcie, bo to jest dla mnie, no tajemnica, nie? Sąsiady, jak jechało to na lawecie, to sąsiady wszystkie na wsi wyszły, nie? Patrzy, o matko bosko, co to jedzie? Nie wiem, czy my następnego ciągnika to też nie kupimy Lambo, jeżeli się będzie sprawił, albo Deutscha, nie? Zgadza się, a nie ukrywajmy, większość ludzi, po co Lambo, weźcie sobie Deutscha albo tego. Nie Deutscha, tylko Maseja albo Fenda. Kurde. Albo John Deere'a. Albo John Deere'a, mówię znowu, kurde, przecież to jest tak obcykane. No, znaczy, wiesz, no Lambo ludzie się boją brać, bo boją się serwis, a serwis to jest praktycznie to samo co John, co Deutschwar. Tak, bo to jest jedna firma. Znaczy w sumie koncern, tak z technicznego punktu widzenia. No dobra, jejku. Łapiesz mnie dzisiaj za szczegóły. Za słówka. Znaczy, no bo to jest taka prawda, bo to jest koncern Sejm, nie, Deutschwar Sejm czy Sejm Deutschwar, jakoś tak to się nazywa. Więc w niego skład wchodzi właśnie Lamborghini, Hüllermann, Sejm i Deutschwar. Także to jest jedna rodzina, nie? Także jeżeli się kupuje Sejma, to to praktycznie jest to samo, co byś kupił. Oczywiście mówię o nowych Sejmach, bo stare Sejmy to jest troszeczkę też inna historia, tak? Ale tak jak z każdym ciągnikiem. Zgadza się. Natomiast Sejm Deutschwar, o, to jest taka oficjalna nazwa. Włosko-niemiecki koncern, bo Sejm jest włoski, natomiast Deutschwar, jak sama ta nazwa wskazuje, jest to marka typowo niemiecka, moi drodzy. Więc jeśli kupuje Deutschfahrer, to kupujesz to samo praktycznie co Sejma, co byś kupił Hüllermanna, co byś kupił Lamborghini. W ogóle ciekawostką jest, powiem tak, z technicznego punktu widzenia, moi drodzy, że Lamborghini jako takie ma swój właśnie oddzielną jakby spółkę, która odpowiada za produkcję tylko właśnie traktorów. Ona się nazywa, to tak bardzo ładnie po włosku brzmi, Lamborghini Trattori. Więc ona odpowiedzialna tylko i wyłącznie za produkcję ciągników rolniczych. Ale wchodzi w skład grupy Lamborghini Automobility. To tyle z mojego wywodu. No Jarek, weźmy, że coraz więcej tych dużych koncernów zaczęło się bawić w produkcję sprzętu rolniczego. No tak, wiesz, no Fiat ma przecież swoje New Hollanda, tak? Tak. Tak samo przecież, nie ukrywajmy, Fiata i Case'a, New Hollanda i Case'a, przepraszam. New Holland przecież też, kurde, przejął polskiego Bisona. Tak, ale New Holland to zupełnie inna kwestia, dlatego że sam w sobie New Holland to jest, wiesz, jakby to ci powiedzieć, New Holland to jest kwestia, znaczy inaczej, ta marka, żeby nie powtarzać tysiąc razy tego samego słowa, to nie jest jakby tutaj jedna produkcja. To znaczy za marką New Holland Agriculture wchodzą ci wszelkie gamy maszyn, to znaczy począwszy od ciągników, poprzez kombajny, sieczkarnie, oczywiście stosowny osprzęt do tych maszyn, przyczepy, prasy zielonkowe, sprzęty zielonkarskie, przepraszam, i tak dalej. Natomiast wiesz, to jest wskazanie na to, że ta marka jest obecna w każdej dziedzinie rolnictwa, tak? No zgadza się, ale nie ukrywajmy, tak jak rozmawialiśmy kiedyś, że coraz więcej właśnie sprzętu jest za bardzo naładowane elektroniką. A New Holland też w ogóle, to jest klasyka gatunku. A wiesz, nie ukrywajmy, no dobra, elektronika fajnie, klima, wszystko fajnie, okej, okay, no to jest z jednej strony dobre, bo nie trzeba, wiesz, gorący dzień. Znaczy wiesz, no, ja rozumiem, Mateusz, przepraszam, że wejdę w słowo, rozumiem to, że elektronika musi być obecna w rolnictwie, no rolnictwo chociażby precyzyjne, gdzie, wiesz, robią ci geomapy pola i
wklepujesz GPS-ie i ciągnik ci praktycznie sam jedzie, tak? Zgadza się. No ale wiesz, no ale, wszystko musi być z głową robione. Ale nie jakieś, za przeproszeniem, pierdoławe jest serwis i jaką kasę? No, cóż. A powiem wam, słuchajcie, taką, taką pewną ciekawostkę. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale jeżeli już mówimy o New Hollandzie, to New Holland jest obecny nie tyle tylko... Znaczy do niego należy też rekord świata w żniwach. To jest jedna ciekawostka. Model CR990. Ten kombajn wymucił chyba w ciągu 12 godzin 450 ton, albo 10 godzin 450 ton, jakoś tak. Ale ja mówię o czymś innym. Miałem na myśli, słuchajcie, to, że New Holland jako jedyna firma jakby taka stricte rolnicza sponsorowała klub piłkarski. Nie zgadniesz, coś Mateusz, było, jaki? Ale nie pamiętam. Pamiętam, że coś takiego było, ale nazwy klubu nie pamiętam. Juventus. Szczerze. Logo New Hollanda znajdowało się na koszulkach Juventusu Turyn. Dlaczego? Z bardzo prostego względu. Siedzibą Juventusu jest, jak sama nazwa wskazuje, Turyn. I główna siedziba New Hollanda to jest też Turyn. Więc tutaj jakby... No takie narodowe względy, takie bardziej, wiesz, regionalne, gdzie w górę, bo we Włoszech to jest bardzo, ta regionalizacja sponsoringu jest bardzo mocna, tak? Firma, która powiedzmy ma siedzibę w Neapolu, nie przyjdzie ci sponsorować klubu na przykład z Rzymu, tak? O nie. Nie, no to absolutnie. Mówię o małych firmkach, bo jeżeli to jest, wiesz, jeżeli to jest, powiedzmy, międzynarodowy konsorcjum, tak jak na przykład New Holland, czyli CHN, albo CHG, jakoś tak się nazywa ten koncert, to wiadomo, no im łatwiej będzie to sponsorować, natomiast to są mniejsze te zeszłości. Natomiast typowo firma, na przykład, nie wiem, przypuśćmy firma, jakiś browar, o, na przykład, albo bookmacher, taki lokalny, z Rzymu, nie będzie sponsorował ani klubu z Piemontu, czyli Turyn, czyli północne Włochy, ani tym bardziej drużyny z południa Włoch, czyli chociażby Atalanty Bergamo czy Mateuszowego Napoli. I analogicznie w drugą stronę też działa, tak? Zresztą temat Włoch i tych zaszłości pomiędzy bogatą północą a biednym południem to jest zupełnie też inny temat. Dlatego, że to jest taka zaszłość historyczna, tak? Przepraszam, Mateusz, tak się wymądrzę. Nie, spokoj. I ja się śmieję. I zobaczcie, ludzie, my jesteśmy dwa różne kluby. Jarek, Juventus, ja Napoli. Skrajne, północ-południe. No, skrajne kluby. Biedaki z północ-południe. Ale zobaczcie, nie ma czegoś takiego, jak to się mówi, podziały. Jak wszędzie, że podziały. Mateusz, nie. Przepraszam, że ci przerwę. Są dwa razy w roku są podziały, kiedy gramy przeciwko sobie. Wtedy nienawidzę cię ze szczerego serca. Ja ciebie też. Także. Ale po meczu, wiesz. Czy, wiecie co, jeśli chodzi o piłkę nożną, to ja wychodzę z założenia takiego, że kibicujemy. Natomiast nie ma czegoś takiego, że jakoś po sobie ciśniemy, albo jesteś za Barceloną, czy jesteś za Realem. Kiedy jest Grand Derby, to siedzimy, oglądamy. No i ja podchodzę do tego bardzo tak, może na chłodno, to znaczy, jeżeli wiem, że na przykład sędzia skrzywdził drużynę przeciwną, to ja to powiem wprost. Że no, powiedzmy, karny dla mojej drużyny Juventusu był z kapelusza, no ale no błędy sędziowskie są błędami sędziowskimi. Tak. A trzeba też brać poprawkę pewną. To dwa dni, kiedy my naprawdę że się zaczynamy. Chyba, że jeszcze są mecze pucharowe. To już wtedy jest jeszcze inaczej, tak. Czyli dwa na pewno, a więcej to się zobaczy. Właśnie. Tak, kiedy są derby. Bo to są derby, można by powiedzieć. Bo derby Włoch to jest mecz Juventus-Inter, nie? Zgadza się. A derby d'Azzurro to chyba właśnie jest Inter... To jest derby d'Azzurro to jest Juventus-Napoli chyba. Ale jak zapierdziela tym Fordem? Powiem ci szczerze, jedyna rzecz w tym roku Napoli mi się podoba. Co? To, że... może to jest głupie, że nie zrobili transferów do klubu, zbyt takich, jak to się mówi, wzmocnić kadrę.
umocnić kadrę, ale zrobili bardzo jedną dobrą rzecz. Zatrzymali nie zawodników. Sprzedali starej. No tak, nie, czy nie sprzedali kluczowych zawodników. Nie sprzedali tych, którzy najbardziej właśnie potrzeba, którzy są zgrani. Nie popełniali tego błędu, który popełniała Legia Warszawa chociażby. Panie, skończmy temat, powiem ci szczerze, bo normalnie ostatnio to aż pękam ze śmiechu. Znaczy, to jest zupełnie temat na inną rozmowę. Ja wam powiem tak, abstrahując już od tego, wracając do typowo farmingowych spraw, to ja tutaj zrobiłem już prawie, no tak z 1/3 pola będzie, Mati, nie? Może nawet Będzie, połowę. Będzie. 6 gold, 6/60 motogold. I powiem wam, że Lambo spisuje się nieprawdopodobnie dobrze. No ja rozumiem, że to jest nowy ciąg i tak dalej, natomiast no jeździ to miodnie. Skończy ten pasek, kończymy odcinek, jakie da Mateuszowi się pocieszyć, jak sobie pojeździ chłopak. A mnie opierdzielał, no chcesz Lambo brać, co to? Ja się przyznaję do błędu. Ja się śmieję też, wiesz, widzisz, o tym, że mam uśmiech na ustach i się śmieję. Słyszę. Moi drodzy, ja przyjadę do końca i będziemy kończyć ten odcinek jak taki włoski, można by powiedzieć, no bo Lamborghini to Włochy typowe. My też tutaj z Mateuszem kibicujemy włoskim drużynom. Ja mam Włochy głęboko w sercu, chociaż byłem tylko dwukrotnie we Włoszech, ale może nie mówię po włosku, nad czym bardzo ubolewam. Zamierzam się języka nauczyć, tak by the way. Ale kultura włoska, ich mentalność, ich podejście do życia, ich taka radość życiowa, to jest typowo południowy styl życia, nie? Natomiast to mi się podoba. Jest wiele rzeczy, co mi się nie podoba. Podejście do pracy, podejście do kobiet, podejście takie życiowe czasami, nie? Ale filozofia życia w sensie takiej radości, to jest coś, co mi się naprawdę, naprawdę podoba. Dobra, gasimy nasze Lambo, naszą Furencję, słuchajcie. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się oczywiście podobało, to standardowo wbijcie suba, nie zapomnijcie o dzwoneczku, bo to też jest bardzo istotna kwestia. Nie zapomnijcie też skomentować tego odcinka, trochę rozruszajmy nasze community, jeżeli tak można by powiedzieć. Wbijcie na fanpage, wbijcie na grupę, wbijcie do chłopów do opisu, wszystko na kanał do opisu oczywiście, wszystko jest standardowo w opisie, jeśli go czytacie, zachęcam bardzo serdecznie. I co, i to było na tyle, widzimy się w następnych produkcjach, trzymajcie się do następnego razu, na razie, cześć! Cześć.